Kopciuszek nie od razu została księżniczką Disneya. Zobaczmy w Lalilu, jak wcześniej wyglądało jej życie. Ugnieć piankolinę i zrób cylinder. Zrób materiałowe etui ze skarpetki. Ostatni szef. Dodaj miękkie łóżko. Pomaluj nogi na niebiesko. Zrobiliśmy lekki baldachim z tiulu. W tym wygodnym łóżeczku przyśnią ci się jedynie miłe sny. Kopciuszek bawi się z jej kociakiem. Poprowadzę! Zaprowadził ją na wierzch łóżka. Hej, gdzie jesteś? Kot zwisa z baldachimu, ale łóżko zaczęło się trząść i spadł. Miau! Nic ci nie jest, mały? Już dobrze. Jak się masz, kochanie? O, wszyscy zasnęli. Oni się bawią, a tata musi sprzątać. Nie szkodzi, ona nadal jest dzieckiem. Kawałek papieru piankowego stał się niebieski. Wytnij grzechotkę. Kopciuszek uwielbia kryształy górskie. Umieść koraliki na żyłce wędkarskiej. Smoczek uspokoi nawet najgłośniejsze dzieciaki. Kopciuszek nie może zasnąć. Muszę być sprytny. To zadziałało. Dziecko wsłuchuje się w dźwięk. A teraz pora na ulubioną bajkę. Słodkich snów. Hej, malutka. Zrób podstawę peruki. Kopciuszek ma jasne włosy. Musimy też poprawić jej makijaż. Ściśnij tiul w ten sposób. Niebieski materiał przemienia się w uroczy strój. Dodaj rękawki z marszczeniami. Pora wybrać buty. Te mi się podobają. Mała księżniczka jest gotowa. Kopciuszek poszła z tatą na spacer do parku. Tatku, chcę lody. Oczywiście, kochana. Te lody są dla ciebie. Oj, tatusiu. Ten koń chyba potrzebuje innej przekąski. Wiem, że wolisz marchewki. Zrób złoty stożkowy dach. Wow, możemy nawet wejść do środka. Owiń filcem plastikowy pojemnik. Ojej, rośnie tu świeża trawa. Spady są pokryte kamieniami. Wszędzie są grzyby i puchaty mech. Pierwszym gościem zostaje Biedronka. To fajny domek dla małych zwierząt. Co by tu porobić? Zróbmy nowy domek dla myszy. Zgadzam się. Życie w pudełku nie jest miłe. Przyjaciółki znalazły odpowiedni materiał i wzięły się do pracy. Stworzyły mini zamek. Nie martwię się ubrudzeniem. Pora zaprosić myszy na zwiedzanie ich nowego domku. Myszy były bardzo wdzięczne za tak ładny dom. Odwrócone czary zmieniły Kopciuszek w biedną dziewczynę. Strój jest pokryty ziemią. Muszę przyzwyczaić się do nowego życia. Kopciuszek jest świetną gosposią, ale tu jest brudno. Pora posprzątać. Miotła zamiecie wszystkie śmieci. Teraz umyjmy podłogi, aż będą błyszczeć.
przetrę cały kurz. Leniwe siostry przyszły do domu z siatkami pełnymi zakupów. Uwierzysz w to, że ona sprzątała cały ten czas? Ale tu jest czysto. Zasłużyłaś na prezent. Dzięki. Moja stara szczotka się złamała. Odrysuj kilka szablonów na szorstkim materiale. Zrób manekina. Wypełnij manekina trocinami. Potrzebujemy tylko wiaderka. To dobra pomoc. Mimo, że jest stary i dość prosty, to bardzo pomaga naszej młodej krawcowej. Biedna Kopciuszek jest bardzo utalentowana. Wieczory zajmuje jej tworzenie projektów. Dziewczyna chce stworzyć suknię jej marzeń, ale jej kot zawsze domaga się uwagi. Tym razem przeszedł po jej rysunkach brudnymi łapami, niszcząc je. O nie, ale wybrałeś dla mnie rysunek. Dziękuję. Niestety nie mam wystarczająco materiału. Zamknij oczy, Kopciuszku. Czy naprawdę pojawiła się wróżka chrzestna? Który materiał wybierasz? Niebieski to mój ulubiony kolor. Aha. Dodaj spódniczkę i piękny gorset. Choker ozdobi jej elegancką szyję. To niesamowita stylizacja. Jestem taka szczęśliwa. Nie mogłam marzyć o takiej pięknej sukni. Zwierzęta tańczą podekscytowane. Przyjrzyjmy się bliżej. Jest nie do poznania, ale brakuje nieco cieni i brokatu. Tak jest dużo lepiej. Aha. Jeśli dostanę się na bal, to przetańczę cały wieczór. Kopciuszek zaczęła marzyć. Owiń nogi folią aluminiową. Klej na gorąco stworzy piękne buty. Niewiarygodnie błyszczą. Kopciuszek już prawie jest gotowa na bal, gdy nagle… Ojej, ale jestem niezdarą. Moje stopy są mokre. Nie mogę iść boso. Wróżka chrzestna przychodzi z pomocą. Ptaszki powiedziały mi, że potrzebujesz pomocy. Zaufaj mi. Przymierz te szklane pantofelki. Pasują mi. Baw się dobrze na balu. Dziękuję, jesteś bardzo miła. Co za świetne dniowe zbiory. Weź plaster żółtego filcu. Wewnątrz jest czerwone okrycie. Zrób otwory. Niewiarygodne. To karoca. Dodaj zdobienia z kleju na gorąco. Bogate wyposażenie karocy robi wrażenie. Złote zamknięcie utrzyma drzwi. Pierścienie z drutu i szpikulce połączyły się, by stworzyć koła. Dodaj każdą parę do drucianej osi. Teraz karoca ma koła. Z przodu mamy siedzenie dla woźnicy. Ozdób wszystko pnączami i pączkami róż. Dziewczyna jest zachwycona. Brakuje jedynie konia i woźnicy. Wszyscy już tu są. Proszę, zabierzcie mnie jak najszybciej na bal. Szybko! Wio! W zamku poznała księcia. Zakochana para tańczyła i świata poza sobą nie widziała. Tymczasem nastała północ. Karoca już czekała na Kopciuszka. Minęły lata. Pora zamienić szklane pantofelki na kapcie. Mają futro po bokach i satynową wstążkę. Stopy łatwo wślizgnęły się do butków. Tup, tup, tup!
Kopciuszek i książę prowadzą wspólnie szczęśliwe życie. O, moje kostki! Czemu nic nie mówiłaś, kochana? Pora zamienić obcasy na coś bardziej wygodnego. Nie martw się o mnie. O nie, moja królowa powinna nosić wygodne buty. Mogłeś zrobić to już dawno temu. A ta róża jest równie piękna, co ty. Jesteś takim romantykiem. Zapraszam cię na herbatkę u boku księcia. Z chęcią, skarbie.